Niedawno usłyszeliśmy informację na temat śmiertelnego zatrucia mięsem. Okazało się, że na bazarze w Nowej Dębie państwo sprzedawali mięso. No i niestety osoby, które spożyły to mięso, zatruły się, trafiły do szpitala. Jedna osoba nie żyje. Co tam się stało? No w tej chwili prokuratura bada tę sprawę, bada to mięso. Pierwsza informacja, jaka się pojawiła, to to, że w mięsie znajdowała się bakteria, która doprowadziła do zgonu. To było bardzo wątpliwe, bo jeżeli nawet była bakteria, no to jeżeli pacjent trafił do szpitala, to bardzo szybko specjaliści są w stanie takiego pacjenta uratować, podając antybiotyki. Druga hipoteza to obecność azotynu sodu w mięsie. I tutaj to już jest znacznie bardziej prawdopodobne. Nie będziemy oczywiście teraz wchodzić w szczegóły i konkrety dotyczące tego zjawiska. Pozostawmy to prokuraturze i organom ścigania. Natomiast zdarza się, że jeżeli producent mięsa, nawet taki powiedzmy domorosły, przygotowuje to mięso, to dodaje substancji konserwujących. To jest błąd, tak robić nie powinien. I tą substancją konserwującą bardzo często jest właśnie azotyn sodu, który podany w zbyt dużej ilości jest śmiertelnym niebezpieczeństwem, jest potężnym zagrożeniem. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby sprzedawać mięso na bazarze, tym bardziej, że to mięso na bazarze właśnie wolne od konserwantów powinno być, a jeżeli jest wolne od konserwantów, jest znacznie zdrowsze. Inaczej niż to mięso sprzedawane w hipermarketach, w sklepach, które jeżeli przyjrzymy się etykietom, to zobaczycie Państwo, że większość przetworów mięsnych, większość produktów mięsnych zawiera azotyn sodu właśnie. Niestety. Więc jeżeli my przyglądamy się, a zawsze do tego zachęcamy, przyglądamy się, czytamy etykiety na produktach spożywczych, to sprawdzajcie, czy nie ma tam azotynu sodu. Bo oczywiście on jest w mniejszej ilości, ale my uważamy, że on także jest niebezpieczny. Swego czasu na łamach miesięcznika Zdrowie bez leków pojawił się mój artykuł na temat właśnie niebezpiecznego azotynu sodu powszechnie dodawanego do produktów mięsnych. Na moje pytanie do ministra zdrowia, minister udzielił odpowiedzi, że faktycznie azotyn sodu jest dodawany. Ma on na celu ochronę mięsa przed drobnoustrojami, przed tym, żeby się nie psuło to mięso. I co jest ważne, informacja dotyczyła tego, że bardzo istotne są proporcje tego azotynu sodu. To znaczy, jeżeli go podamy zbyt dużo, to umrzemy. Natomiast konkluzja tej odpowiedzi była taka, że no właściwie konsument sam powinien wiedzieć, ile może przyjąć tego azotynu sodu z kiełbasą, z wędlinami, bo jeżeli przekroczy daną jego ilość, to będzie niebezpiecznie. No więc właśnie, my sami właściwie powinniśmy liczyć, mierzyć, ile na ile azotynu, na jaką wagę ciała i tak dalej. A ja mam znacznie lepsze rozwiązanie. Wystrzegajmy się wszystkich produktów mięsnych, które zawierają azotyn sodu. To nieprawda, co twierdził minister, że azotyn sodu jest niezbędny i powoduje, że mięso nie jest skażone bakteriami, drobnoustrojami. Prawda jest taka, że na rynku znajdziecie przetwory mięsne, znajdziecie kiełbasy, znajdziecie wędliny, które są wolne od azotynu sodu. Jest tego niewiele, ale są. To oznacza, że można wytwarzać mięso bez tego niebezpiecznego dodatku. Skoro można, to znaczy, że nie jest on niezbędny. Więc szukajmy tych produktów, które nie mają azotynu sodu. To jest oznaczenie E250. No i będziemy bezpieczniejsi, to na pewno. Mało, tak jak mówię, jest tych produktów, ale one są. Czytajmy etykiety, bo azotyn sodu jest rakotwórczy. To są informacje oficjalne. Jeżeli przeczytacie na temat tego związku chemicznego, dowiecie się bez trudu, jakie on zagrożenia za sobą niesie. Ja się do tej pory dziwię, że te produkty są dostępne nawet z małą ilością azotynu sodu i można je spożywać. Być może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak dużo jest przypadków chorób nowotworowych, dlaczego choroba nowotworowa już dziś jest epidemią, a za 10-20 lat będzie liczbowo zwielokrotniona. Właśnie być może dlatego, że mamy w mięsie azotyn sodu. Więc biorąc zdrowie we własne ręce,
Przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby czytać etykiety na produktach żywieniowych i wystrzegać się wszystkiego, jeżeli chodzi o mięso, w czym jest azotyn sodu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.